Jeszcze nie weszliśmy. Dzieciaki zrobiły sobie lody ze soku. Nie, niechcący oczywiście. Ja to zrobię chcący. Nie, ja. No pewnie, teraz to każdy. Jasne, jasne. Oczywiście, oczywiście. Czyli ktoś z was kłamie? Nie, nie ja. Mojego Lincolna muszę zostawić w bezpiecznym miejscu. Czyli w kieszeni. Naprawdę, najbezpieczniejszego miejsca. Mama robi kanapki. Ja następna. Chodź, proszę. Ja to tak się zmówię. Dobra, sprawdzimy, czy tu czegoś nie zostawiliśmy. Raczej nie. Dzieciaki! Tu chyba jakieś śmieci wasze zostały, co? No ja tam nie będę wnikał, nie? Czy je? To dobrze by było, żeby zniknęły. Władka, plecak. Bułeczka, Wadzio. Dojedz ją, proszę, dobra? Aha, Matysiu, proszę cię, dojedz tą bułkę, dobra? Żebyśmy już nie musieli z tym walczyć, dobra? No to co, mamy to chować, czy jak? Można im to schować chyba. Dobrze, dobrze. Niech się pani nie stresuje. Dobrze? Przynajmniej pani spróbuje. Jak tam lodziki? No, czyli już mamy odfajkowane na dzisiaj lody, tak? To jest zdrowy, o właśnie, to są super zdrowe lody. Musimy takie soki kupować, tłoczone na zimno. Jakieś kubeczki małe zorganizować. Patyczki i będziecie mieli super zdrowe lody. W czym? Nie ma. Takie, że się wlewa na przykład jakieś picie, na wiem, przykład jakiś sok. To cokolwiek można wlać. I tam się jest taki patyczek i można... Ale to się łamało. I to, no tak, ale było fajne, bo tam się to potem zamroziło i potem były lody i można było sobie robić no, jakieś takie... No, to właśnie, to my właśnie tak zrobimy. Sorki, bo ja je tam postawiłem tak, żeby, wiesz, dobrze uciekły. Trzeba będzie jakoś zabrać? Dobrze, osobno, spoko. Weź, weź, bo takie torby to nam się zawsze przydają. Nie, odwrotnie, dawaj te pomidory. O. Kolejna. Co no. Osa, Władek. Dobra, to teraz to już chyba zabierzemy, bo poznosiłem to najcięższe. Tu jest nasza ładowarka jeszcze. O. Zaraz otworzę bagażnik i będziemy widzieli. Władziuś? Będziecie odpowiedzialni za zniesienie laptopa. Dobra. I tych kabli. Oczywiście. Ten sok zakręćcie sobie później to, co wam zostanie, dobra? No. Witamy na wyjeździe z dziećmi. Weźcie te porówki. Trójką. Słyszycie mnie? Mamy to jeść? Nie, potrzymaj sobie, jak chcesz, no nie wiem. Dobra. Jak macie nie jeść, to trzeba to w bezpiecznym miejscu odłożyć, dobra? Tak jest, super. O, to jest jeszcze dla Dominiki. Zapomniałem, ale dobra, to ona to zobaczy, to będzie wiedziała. Dlaczego Dominika ten... Bo potrzebuje. Dobra.
No i to mi się podoba. Do róweczki się wcina. O, wiecie co? Póki mamy internet, to może do babci coś wyślemy. No może się to już. Bo zaraz nie będzie.